Cześć kochani, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek z Supermarket Simulator. Ja nie wiem, kurczę, czy ja znajdę czas na inne gry. Naprawdę. Ale dobra, słuchajcie. Kolejny odcinek nagrywany zaraz po poprzednim. Nie wiem, czy znowu przypadkiem nie będzie całego poniedziałku, kurczę, w supermarkecie. No ale nie mogę się oderwać. No przepraszam. No do wszystkich tych, którzy liczą na inne gry, to uzbrójcie się w cierpliwość. Ja naprawdę mam parcie na szkło w tym momencie. Zatowarujmy sklep. Zatowarujmy ten sklep. Dużo wyjdzie. Wrzuciłem ten makaron? Nie. Czemu? Nie dokliknął się. Woda nam się skończyła, to wszystko do zamówienia. Tak będę zamawiał, w ten sposób. Zobaczymy, ile wydamy. Dobra. Od razu układa... Matko boska, te wieże się tworzą. Od razu powykładamy towar. Zobaczymy, bo najpierw zamówię po jednym kartonie, tak żeby wszystko było. W ten sposób, nie? Natomiast później to zobaczymy, co jeszcze uda się dopchnąć, że tak powiem. Wiecie, żeby tam pozapełniać, nie? Czokapiki, to wszystko wyszło. Wszystkie czokapiki poszły. No ale dobra. No trudno się mówi. Teraz tak, olej. Olej tak, jak najbardziej. I tutaj też. Makaron... A, makaron się zmieścił, tak przez chwilę myślałem, że półki są zapchane, ale to tak troszeczkę źle spojrzałem. I ciucier puder, tutaj jeszcze jedną wolną półkę mamy. To dobrze. Dalej, woda. Woda chyba jest... O, zdążyli to wykupić? Boże. Pewnie na kacu wszyscy. Dobra. Serek. Serek, no, może się nie zmieścić, ale zaraz zobaczymy. A, zmieścił się, dobra. Czyli tutaj serek to tylko jedną półkę zajmuje, okej. Jeżeli chodzi o karton, kawusia. Kawusia jeszcze jest, aczkolwiek... No nie, no tyle na dzień powinno chyba styknąć. Aczkolwiek, no, sądząc po tym dzikim tłumie, który nas nawiedził w poprzednim odcinku, to może być różnie. No dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Teraz tak. Jajka, mleko, herbatka, masło orzechowe, mąka, oliwa z oliwek. Dobrze, to jest 6. I jeszcze tutaj spaghetti, ryż basmati i sól. Dobra. Tak sobie teraz zrobimy. No, już się uszczupla portfel. Już 580 dolców zostało. Także wydam wszystko na towar najprawdopodobniej. Tutaj soli to jeszcze zostanie. Okej. No, dawaj. Ryż basmati. A, ryż basmati. Dobrze, to się nie... Aha, ryż basmati to w ogóle jest cały... ale to będzie zapas. To nic. Na pewno się nie zmarnuje, drodzy państwo. Spaghetti. Tutaj dwa opakowania wejdą. To też mogę zamknąć. No zamykaj, no. Zwali się? No. Kurde. Oliwa z oliwek też mogę dołożyć. A mogę i w ten sposób zrobić. Czemu nie? Niech sobie stoi już tam podwójnie na półce. Co to tam jeszcze mamy? Mąka. A co stało tutaj? Spróbuję sobie mleko, dobra. Mleko, okej. Tutaj siuwaksy są. Jajeczka. Dobra. Mleczko. Mleczko to zapełnimy wszystko elegancko.
No, mleko, na mleko to też się rzucili, jak pamiętamy. Masło orzechowe, trochę tam mogę dołożyć. A, jedna sztuka raptem. No dobra. Lepszy ryc niż nic. Oj, no to już ta wieża, tak. Do wejścia, Pabellusku, do wejścia. Herbatka to tutaj była na podwójnych półkach, więc tutaj sobie też rozłożymy. I zamawiamy dalej. Sprawdźmy teraz dalej. Nie zamawiajmy tego, co jest. Czyli tak, sok pomarańczowy nie trzeba. Jabłkowy na upartego też nie trzeba. Kolkę to my tutaj jeszcze, kolki chyba mamy. Tak, tutaj są. A no, trzeba dołożyć, co prawda. To od razu się tym zajmiemy. No, jeszcze jedna została, ale muszę wziąć te jeszcze te drugie, bo tutaj to w ogóle rzucili się i jedna sztuka została raptem. No, ale to kolki jeszcze nam wystarczy. To skoro tak, to ja jeszcze tutaj dołożę płatków. Okej. Co by była pełna półka, to wrzućmy tutaj i jeszcze na wierzch, może się nie zwali. No, stoi jeszcze. Dobra, czyli tak, tutaj były te zielone takie a la Sprite'y, 7-upy, coś takiego. Cholera, mleko, dobra. Czyli tak, to byśmy zamówili. To nawet dwa opakowania. Mleczko raz. Zobaczmy, jak tam z ciasteczkami. Te akurat tutaj są. Nie, no to dobrze, to ze słodyczy to chyba niczego nie trzeba. Jogurt widziałem, że jest, zobaczmy chemię. Sraj taśmy będzie na pewno brakowało, więc proponuję tutaj dorzucić. I w sumie to by było tyle, nie? Więc moglibyśmy jeszcze wrócić na górę i zamówić czokapiki, chlebek... No dobra, zamówię go. Olej już nie trzeba. Cukier, puder też jeszcze wezmę. I jeszcze lodóweczka? Nie, no to tyle wystarczy. Dobra. $430 zostało. Że to się kuźwa nie potłucze, nie? O, tak to tutaj zatowarujemy. Będzie dobrze. Zaraz otworzymy. I będziemy handlować. A, bo jeszcze ceny by wypadało sprawdzić. A no właśnie. Czokapiczki wrzucimy. Także jeszcze nie tak zaraz otworzymy. No, przewertujemy te ceny, bo to wiadomo. Mleko to wejdzie całe. Dobra. Dalej, co my tutaj mamy? Ten a la Sprite. Jeden karton to wchodzi na jedną półkę, więc z tego względu wziąłem dwa kartony, żeby tutaj zapchać to wszystko, bo no jak się tak rzucili, no to niech mają zapas. Może akurat dobra cena była. Aczkolwiek nie jesteśmy na tym stratni. No i papier toaletowy, drodzy Państwo, no to jedna sztuka nam tutaj zostanie na dokładkę. Dobrze, i sprawdźmy ceny w takim razie. 2,13 zostaje, 5,4 zostaje, tutaj też, o, tu mogę podnieść, 5,62, elegancko. Torciki, 3,13, dobrze, czokapik zostaje, chlebek też, mąka również, olej, także... Tutaj to wszystko... Wiecie co, powiem wam tak, jak te ceny są tutaj wyrównane, to jakoś tak, no nie wiem, jakoś właśnie lepiej to wyszło. 8,40, dobra. Wiecie co, taki pomysł jest, że w momencie, kiedy zarobimy, bo tam kasa chyba 500 dolców, z tego co pamiętam, kosztuje, to jak zarobimy te 500 dolców, to proponuję, żebyśmy kupili kasę, żeby tych kosmitów obsługiwać, bo... No bo inaczej może być problem. No. Sprawdzam tutaj to wszystko. Tutaj trzeba obniżyć cenę na jaja.
Niestety, oczywiście, dla nas. A tutaj mogę podnieść 3,73 za soczek. Okej. Okay. Kolki zostają. Soczek zostaje. Ten Sprite zostaje. Jogurty też zostają. Dobra, możemy otworzyć... A, jeszcze chemia. Przepraszam, jeszcze chemia. To zostaje. To też. Mydełko. Także siuwax. Ten zostaje. Wybielacz zostaje i... I to też zostaje. Fajny profit jest na tym. Teraz już możemy otworzyć. No i... O Jezu, ale burdel tutaj jest. No i proszę Państwa, do $500. Zobaczmy, kasa. Tak, 500. To dobrze pamiętałem. Dobrze pamiętałem. No. Zapraszamy klientów tutaj. Prosimy o te dzikie tłumy. Te drugą kasę nie wiem, jak mam postawić, kurczę blade. No, nie ma miejsca, wiecie. To by trzeba było rozbudować, ale rozbudowa, gdybyśmy chcieli... A, jeszcze rachunki. Gdybyśmy chcieli rozbudować, $750 na to potrzebujemy. Takie rzeczy. I od 20 poziomu będziemy mogli kolejnego kasjera zatrudnić. Ale on pobiera $80, więc na razie to będziemy ogarniać temat w taki oto sposób, żebyśmy sami obsługiwali po prostu. Myślę, że to dobry pomysł będzie. No dobra, jak na razie jest... O, w miarę okej. Szkoda, że... Wiecie co? A właśnie, bo teraz tak patrzę na tego kasjera i tak Państwu powiem, że szkoda, że nie ma odpowiednika kasy w lustrzanym odbiciu. Wiecie, o co chodzi, nie? Żeby po prostu taśma była skierowana zawsze w tamtą stronę. Chyba, że można to jakoś tutaj przestawić, o czym nie wiem. Dobra, sok jabłkowy widzę, że się kończy, to domówię, już trudno. Produkty. A co mnie się tu znowu wciepało? Sok jabłkowy. Zobaczmy, co jeszcze, tak żeby nie zamawiać jednego produktu. Sok jabłkowy. Nie no, niczego nie potrzebuję jak na razie więcej. To dobra, zamówmy ten sok jabłkowy, trudno. I wystawimy. Tam za chwilę wezmą i wykupią i będzie po soku. No tutaj nam jedna sztuka niestety zostanie. Dobra. 543. Myślę, że możemy kasę kupić. Proszę bardzo. Pomożemy trochę naszemu kasjerowi. Tylko jak ja mam ją niby postawić? Jak to zrobić, żeby... no nie wiem, tak trochę tutaj to nie wypada. The customer is waiting. Już zaczyna się marudzenie. Dlaczego nie mogę? A coś ty mi tu... Synu, na co... Spierdzielaj mi stąd! Czemu nie mogę tego zapakować? Patrz, kurde, nie postawiłem kasy i on postawił torbę i towar i ja nie mogę już nic z tym zrobić. O ty, głupi siusiakoś, mnie kuźwa teraz załatwił, ty, job twoją mać, ty, suka, blać, ty, kosmito zasrany, ty. No i co teraz? W takich wypadkach? No, gra tego nie przewidziała. Co mam z tym fantem zrobić? No kto pomyślał, słuchajcie, że ani nie obrócę, ani nie skasuję, ani nie wsadzę do kartonu, nic nie zrobię, nie rzucę tym, nic, przykleiło się już na amen. Porażka. Nie wiem, co zrobić. Dobra, wyszedłem, proszę Państwa, z gry i tak ta kasa stała tutaj. Ale wszystkich klientów mi usunęło. O, dobra.
Tak, niech stoi na razie. Oczywiście ona nie może tutaj stać. Wszystkich klientów mi, słuchajcie, usunęło, no, ale na całe szczęście przy wyjściu był zapis, więc po prostu wszystko to, co żeśmy tutaj dołożyli, to jest. Zobaczcie, jak sok jabłkowy zszedł. Teraz... Sorki. Oj, ale przydusiło. Ciasnota się zrobiła. Także, no cóż. Ale najważniejsze, że sobie poradziliśmy. No ci to przynajmniej przez te kartony to mogą przechodzić. Ja już nie. Dobra, czy to jest... czekajcie, czy to jest raj taśma? Zobaczmy. Tak, to wrzućmy to tutaj. To będzie jeden karton mniej. A do mnie nikt nie podchodzi? Za mało miejsca mają? Może tak być. Sprawdźmy to w ten sposób. Nie, no to też będzie za mało miejsca. To inaczej. Może przesuńmy tutaj ten regał z chemią. No, mniej więcej gdzieś tak. I ten pusty tak samo. O, już czeka ziomuś. Dobra. Już idę, biegnę pomóc tutaj mojemu pracownikowi. Ależ dawno nie liczyłem. Dobra, 54-57, proszę uprzejmie. Elegancko. Dawno nie liczyłem. Dobra, wody by można było dołożyć również. Straszna ciasnota się teraz zrobiła. Trzeba będzie rozbudować sklep oczywiście. Dobra, czy to już jest koniec wody? Tak, można wyciepać karton. Dobrze, ryż basmati można byłoby dołożyć. Zara, nie wszystko nara. Już biegnę. Zobacz, panie kasjer, ucz się pan, jak się kuźwa migiem liczy. Proszę. Dobrze, co to tam jeszcze byśmy mogli dołożyć? A straj taśma już cała zeszła, elegancko. Ty, synu. Na dwie kasy to jakoś tak lepiej pójdzie. Dobra, 2,66. Dzień dobry. Dla pani 4,52. Dobrze. 574 dolary. No ale pamiętajmy, że 500 dolarów poszło na kasę, nie? Dobrze, zapraszam. A, pani tutaj do kolegi woli? No dobra, no niech i tak będzie. Jest 21. Czyli widzę, że już tutaj poschodziły co niektóre produkty. Dobra, kolkę znowu trzeba będzie dołożyć. Która to była? Dobra, to jest ta niby a la turecka, coś takiego. I to jest ta druga. Dobra. To możemy tutaj zakończyć dzień, zobaczmy. Dzień 40, 27 klientów. No, obrót mniejszy zdecydowanie. Natomiast... O, czokapiki można podnieść, okej. 6,64, proszę uprzejmie. I teraz tak, co możemy tutaj jeszcze wyłożyć? Możemy dołożyć, powiedzmy, tutaj tych płatków. Widzę, że zeszły ciucierki. Karton do wywalenia. Ryż basmati, to tam niech zostanie. Tutaj chlebek. Chlebek możemy dołożyć. To się też wywali. Karton. Jeszcze trochę tego towaru mamy. Zobaczmy, jak tam masło orzechowe. 3 sztuki weszły, a to jest... A, tutaj jeszcze jest ten ryż do... ten makaron do spaghetti, czyli to, co tutaj nam brakuje. Czyli tak de facto to chyba nie będziemy musieli nawet zamawiać jakoś tak drastycznie tego towaru.
To dobrze. To bym postawił może jakoś tak, o. Ten ryż może na tym. To jest sól, tak? Więc soli dołożymy. Karton od razu też do wywalenia, no żeby był jakiś tam porządek, powiedzmy. I tutaj mamy, to jest ten ryż basmati, tak? To się tutaj nie zmieści. Co jeszcze mamy? Tę mąkę mogę tutaj wyłożyć już do końca. Chyba do końca poszło, tak. Dobrze. I jak tam siuwaksy też można. Oczywiście tutaj się już kończy szampon. Wybielacz. No to z wybielaczem to jeszcze trochę zadziałamy. Zobaczmy, co my tam jeszcze mamy. Cóż to takiego? To jest masło orzechowe, ale masło... Tak? To jest masełko orzechowe? Tak. Aha, czyli my mamy tutaj w sumie dwa pudełka. A to jest jakiś soczek. Soczek jabłkowy to był. I jeszcze coś tutaj jest. I to jest sok pomarańczowy. To też mogę tutaj dorzucić. No, jakoś się uporaliśmy z bałaganem. No to otwieramy. Nie, tak to nie może być. To trzeba będzie powiększyć, słuchajcie, tutaj ten sklep. Ale zobaczmy... A, jogurty się kończą, widzę. No zobaczymy, jak sobie tutaj będziemy radzić. My w międzyczasie, po pierwsze, zapalmy światło. Po drugie, zapłaćmy rachunki. O, elegancko. No i co? I trzeba będzie na kolejne licencje teraz zbierać, tak? Jest pierwsza pani. Ciekawe, czy pójdzie do kolegi, czy pójdzie do nas na kasę. Kasę można byłoby przesunąć w sumie. Tak stoi przed samym wejściem. No dobrze, na razie się krzątają. Nie ma papieru toaletowego. To papier możemy zamówić. Co tam jeszcze możemy? Mydełko, bo się skończy. Tu jest. Szampon. Torciki, te torciki po prostu. A nie, nie, to nie torciki, tylko ciucierki. O, a torciki wyrzućmy. O, to jest czekolada tak naprawdę. Dobra, już. Kolega jest wolny, a wy tutaj, kuźwa, żeście przyleźli. No i po co? I dlaczego tak? Dobra, 36 centów. Coś malutko pan nabrał. 92, proszę. O, ty pani. O, to pani dużo zapłaci. Choćby za te tabletki do zmywarki. Patrzcie, 103,78. $46.38. Dobra. No, pan równo zapłacił, okej. Okay. Zobaczmy, czy ryż basmati można byłoby tam wrzucić? Można. Co wy tak do mnie? Jest przecież kasjer. Czy ta kasa jest bardziej jakaś taka ponętna, lepsza, ładniejsza? Na pewno nowsza. 84. 99. Dobra, tutaj będzie 8. Jezu, co ja robię? Patrzę się na tę cenę, a to trzeba niżej. 41,9 centów. Dobra, no i pani kartą. 34,27. No tak, marudzi już, że jogurtu nie może kupić, okej. Okay. No.
No prawie tysiaka już mamy na koncie, więc dobrze jest, ale opróżnij mi ten sklep. Dobra, pani płaci 33,77, elegancko. $33,99, dobra. I tysiaka żeśmy przekroczyli, a to jest dopiero 15, słuchajcie. Dobrze, proszę państwa, proponuję, co byśmy kupili sobie powierzchnię. Zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądało. Ach, tutaj, okej. Dobra, ja bym ten komputer w takim razie cofnął. Zaraz. Masz wolnego kasjera, synu. Dobra, 66 centów. Mamy 19 poziom, więc jeszcze nie możemy drugiego zatrudnić, kasjera. No ale dobrze, no przynajmniej oszczędzamy $80 dziennie, nie? Aczkolwiek, no już przy takim obrocie, to chyba nie musimy się za bardzo przejmować. Teraz tak, ryż basmati jeszcze tutaj bym wrzucił, natomiast już te kartony to ja bym gdzieś tutaj umieszczał. Coś tak, no nie dadzą mi tutaj porobić, no. Dobrze, dla pani 54 centy. No, pani już widzę, że do mnie idzie. 20 centów. Nie wiem, czy jestem przystojniejszy niż mój kasjer, że tak do mnie wszyscy lgną. Dobra. No to pan żeś, kurde, zarządził. 83 i 16 centów, proszę uprzejmie. Dobra, pan idzie tam do kasjera. W porządku, masło orzechowe możemy wywalić tutaj na półkę i karton wyciepać, więc to już będzie dobrze. Tu jeszcze towar leży, nie ma kiedy rozłożyć. Jak tam z ryżem basmati? O, mogę tutaj do końca już ten ryż wyłożyć, karton też się usunie, więc dobrze. Tutaj jeszcze dołożyłbym do końca masła i wiecie co, ja bym tutaj już to masło też dał. Teraz to sobie poczekaj. Z kartonem cię nie obsłużę. Ale fajnie, bo mamy drugą kasę. Więc już tak się rozwijamy. Ciekawy jestem, jak tam rachunki będą teraz wyglądały. Na jaką kwotę będą opiewały, nie? To tam chyba, no nie wiem, czy rachunki to za ilość towaru i powierzchnię sklepu, czy jak to tam się liczy? Ale ryż już żeśmy też wyłożyli cały. Matko, pusty sklep praktycznie. Do mnie idzie. Do mnie idzie. Już widziałem to spojrzenie. Dobrze. 40. Ojej, co ja robię? A nie, dobrze robię. No. 46 centów. Proszę. Dobra. 33,74, proszę uprzejmie. Trzeba będzie znowu towarować sklep na nowo. 12,32. Dobra, jest 21. Kolega tutaj idzie do... Znaczy pan idzie do kolegi, w ogóle nie idzie. No dobrze, panu nie pasowało to, jaki jest stan naszego zatowarowania. Słuchajcie, całkiem nieźle myślę. Całkiem nieźle. Dobra. Mamy nową kasę, mamy też całkiem nieźle tutaj, jeżeli chodzi o stan konta i to bez pożyczek. Oczywiście towar wymiotło, więc trzeba będzie uzupełnić i trzeba będzie znowu zrobić, proszę państwa, przemeblowanie. Natomiast to już będziemy sobie sukcesywnie ogarniać, bo jednak wiadomym jest, że wraz ze zwiększeniem powierzchni to co chwila będziemy coś tam przestawiali, no oczywiście dążymy też do licencji.
żeby ją nabyć. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.